25 lat od chwili, kiedy na ziemi białoruskiej pierwsza polska dywizja imienia Tadeusza Kościuszki zawarła braterstwo broni z żołnierzem radzieckim. U boku Armii Czerwonej oddziały polskie rozpoczęły zbrojny marsz przez ziemię Białorusi, Polski i Niemiec. Droga od Lenino do Berlina usiana jest trupami żołnierzy radzieckich i polskich, którzy padli w walce z niemieckim najeźdźcą. Lenino stało się symbolem braterstwa, które przyniosło nam zwycięstwo i wolność. Umacniając przyjaźń z ZSRR, składamy hołd ofierze bohaterów spod Lenina. Dla komunistycznych władz Polski Lenino stało się symbolem, mitem założycielskim nowego państwa. Dla podkreślenia zasług kościuszkowców w 1948 roku zadecydowano, że dzień rozpoczęcia bitwy 12 października stanie się Dniem Ludowego Wojska Polskiego. Huczne obchody święta były pretekstem do podkreślania przyjaźni polsko-radzieckiej, wspólnego czynu zbrojnego, ofiary i zwycięstwa. Latem 1943 powstaje Związek Patriotów Polskich. Nazwisko Wandy Wasilewskiej symbolizuje to ugrupowanie. I w tych warunkach stało się planem Sowietów stworzenie własnych polskich sił zbrojnych, które by walczyły na froncie wschodnim pod komendą sowiecką. Ten plan nie był trudny do realizacji, a to z przyczyny niezwykle prostej. Masowe deportacje, masowe przesiedlenia ludności polskiej z okupowanych terytoriów II Rzeczypospolitej na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow sprawiły, że takich ludzi pozostawało na terenie ZSRR jeszcze bardzo wielu. Nie było ich winą to, że nie trafili do armii Andersa, której ostatnie oddziały ewakuowały się z ZSRR do Iranu w sierpniu 1942 roku. Wszystko na to wskazuje, że generał Gordow, a właściwie dowództwo frontu zachodniego, żadnej bitwy tam wygrywać nie chciało. Tych żołnierzy rzucono do walki tylko i wyłącznie po to, żeby odwrócić uwagę Niemców od głównego kierunku uderzenia, które było znacznie dalej na północ. PRL, racją stanu, jeśli można się tak wyrazić, racją stanu tego państwa, zależnego od Sowietów, stała się doktryna nierozerwalnego sojuszu polsko-sowieckiego. O tym mówiono bez przerwy, uczono w szkołach. Nad tym pracowała propaganda. Tak kształtowano umysły, tak starano się wychować nowe pokolenia polskie. I nic tak nie działa na wyobraźnię, jak pojęcie czy też doświadczenie braterstwa broni. Podobnie jak 1 maja czy 22 lipca, październikowe obchody były jednym z najistotniejszych dni w kalendarzu komunistycznej Polski. Aby upamiętnić zasługi dywizji, której szlak bojowy zaczynał się pod Lenino, a kończył w Berlinie, władze PRL-u stawiały bohaterom pomniki, organizowały akademie ku czci, także na terenie państw zaprzyjaźnionych. Był to także czas, w którym przyznawano żołnierskie awanse, w prasie mnożyły się publikacje dotyczące samej bitwy, a także historii ludowego oręża. Czyn zbrojny kościuszkowców wychwalano w pieśni. W polskim wojsku różne nosi się młody, a pierwsza dywizja nosi odok złoty. Nosi go za pochą, bo każdy to przyzna, najpiękniejszy odok ma pierwsza dywizja. Poza pieśniami także inni twórcy kultury prześcigali się w pomysłach uwiecznienia po wsze czasy dokonań pierwszej Armii Wojska Polskiego. Powstawały produkcje filmowe adresowane do szerokiego grona odbiorców, zarówno w wersji kinowej, jak i telewizyjnej. Niektóre z nich zyskały rozgłos porównywalny do produkcji amerykańskich. Pośród nich prym wiódł najsłynniejszy polski serial Czterej pancerni i pies. Rozkaz numer do generałów, oficerów, podoficerów i żołnierzy Wojska Polskiego. Towarzysze broni, chwałą odniesionych zwycięstw, swoim potem i krwią zdobyliście prawo gromienia berlińskiego ugrupowania nieprzyjaciela i uczestniczenia w szturmie na Berlin. Często się zastanawiam, co myśmy właściwie powinni tutaj robić. Walczyć. Tak, walczyć, łatwo powiedzieć. Raz na miesiąc przywozili lekarstwa, żywność, gazety. I znowu pustka. No a potem jak wszyscy, Sielce i od Lenina aż do dziś. A potem jak wszyscy, Sielce i od Lenino aż do dziś. W
W tych mało na pozór znaczących słowach oficera, w którego rolę wcielił się Andrzej Kopiczyński, późniejszy legendarny 40-latek, zawiera się sens PRL-owskiej propagandy na temat Wojska Polskiego. Przede wszystkim kościuszkowcy, a potem długo, długo, długo nic. W historii obchodów Święta Ludowego Wojska Polskiego szczególne stały się uroczystości po 1978 roku, kiedy to 16 października Karol Wojtyła obwołany został papieżem Janem Pawłem II. Dla komunistycznych władz wiadomym było, że krajowe obchody muszą przykryć tę datę. 5 lat później sytuacja skomplikowała się jeszcze bardziej. Przypomnijmy. W lipcu 1983 roku zniesiono stan wojenny, a 5 października Lech Wałęsa otrzymał pokojową Nagrodę Nobla. Święto Ludowego Wojska Polskiego musiało zatem wybrzmiewać przez 3 tygodnie. Wzmacnianie własnego wizerunku poprzez epatowanie armią, żołnierzem, czynem zbrojnym i mundurem w październiku stało się dla władzy priorytetem. Ówcześni włodarze wiedzieli, że pomimo tragicznych wydarzeń stanu wojennego, armia darzona była sympatią i szacunkiem Polaków. Postawiono na ilość. Odsłaniano tablice, organizowano spotkania i akademie w liczbie jeszcze większej niż do tej pory. Budowę pomnika kościuszkowców w Warszawie przy ulicy Okrzei autorstwa Andrzeja Kastena zdecydowano się rozpocząć właśnie w tym roku. Pierwotnie monument miał powstać w roku 1980. Wydarzenia sierpniowe pokrzyżowały te plany. Budowę tego 12-metrowego, ważącego 48 ton monumentu odlanego z brązu w zakładach mechanicznych imienia Marcelego Nowotki rozpoczęto w 40. rocznicę bitwy pod Lenino. Ukończono ją 2 lata później. W rezultacie został on odsłonięty 17 stycznia 1985 roku. Podobnie jak pomnik dowódcy kościuszkowców, generała Zygmunta Berlinga. I co bardzo znamienne, obydwie postaci skierowane są w stronę powstańczego Czerniakowa, przyczółku w 1. Dywizji na lewym brzegu Wisły. Musimy pamiętać o tym, że żołnierze, którzy szli ze wschodu, bardzo się skrwawili na terenie Polski. To jest udział przecież w zdobywaniu Warszawy. Ginęli na Pradze, ginęli później w trakcie Powstania Warszawskiego. Na przyczółki powstańcze ruszyły 2 dywizje. Trzecia, ta, w której ja jako saper byłem w pasie ich działania, i druga na Żoliborzu. Wystarczy powiedzieć, że na przyczółkach warszawskich zginęło 3700 kościuszkowców. To jest cena, którą płaciliśmy. Główne uroczystości odbyły się w miejscowości Lenino na Białorusi. Udział wzięło w nich ponad 300 uczestników bitwy, Polaków, Białorusinów i Rosjan przybyłych z całego świata. Dopiero po 1989 roku mogliśmy mówić oficjalnie, bez użycia języka propagandy. Ta bitwa przede wszystkim miała znaczenie polityczne i jeżeli ktokolwiek odniósł zwycięstwo pod Lenino, to był to Stalin, który dywizję, udział jej w zmaganiach na froncie wschodnim wykorzystał w sposób bardzo umiejętny. Oddziały dywizji kościuszkowskiej stanowiły wówczas przysłowiową kroplę w morzu na froncie wschodnim. Natomiast potrzebny był sukces propagandowy, polityczny, potrzebny był gest, który by umocnił plany Stalina w walce o rozwiązanie sprawy polskiej po jego myśli. W III RP mogliśmy głośno mówić o polskim wojsku walczącym na Zachodzie, Andersie, o Cichociemnych, o AK, żołnierzach wyklętych. Natomiast jakby mniej przypominano zasługi 1. Dywizji, a przede wszystkim daninę życia, jaką złożyli zwykli żołnierze, kościuszkowcy. To jest ponad 20 tysięcy zabitych, dwukrotnie więcej niż zginęło żołnierzy polskich na froncie zachodnim. Musimy o tym pamiętać, musimy pamiętać o zwykłych żołnierzach, którzy w ten sposób szli do kraju. Pamięć o Lenino powoli jest przywracana, ale to, co cieszy, jest już odarta z propagandy i możemy o Lenino rozmawiać w pełnej rozciągłości, nie przemilczając również bolesnych i trudnych kwestii związanych zarówno z formowaniem dywizji, jak i z walkami Polaków nad bagnistą Mierzeją. Po II wojnie światowej dowódcy 1. Dywizji, uczestnicy bitwy pod Lenino, objęli w PRL ważne funkcje partyjno-państwowe. Największą karierę zrobił Edward Ochab, przez krótki czas pierwszy sekretarz KC PZPR, potem długoletni przewodniczący Rady Państwa.
zastępca dowódcy do spraw wychowawczych, mianowany przez Wojciecha Jaruzelskiego w 1988 roku na generała brygady, Włodzimierz Sokorski, przez wiele lat był posłem na Sejm i bardzo rozpoznawalnym szefem radiokomitetu. Jako minister kultury propagował socrealizm. Sam dowódca kościuszkowców, Zygmunt Berling, mimo że przez wiele lat obecny był w strukturach władzy, wielkich zaszczytów się nie dorobił, bo trudno za takie uważać stanowisko wiceministra leśnictwa. Niektórzy dowódcy kościuszkowcy powrócili do Związku Sowieckiego i wstąpili, jak na przykład pułkownik Bolesław Kieniewicz, do Armii Czerwonej.